Dobra, jakoś to pograłem, tą godzinkę przycierpmy. 20 maja był w pełni sprawny kajak bez problemów z dźwiękiem. Zużycie procesora 100%. Ja się załamię. No nic. A czak czy tak, no spróbuję. Spróbuję tą godzinkę coś pograć. Shadia wrote this. She has the ledger. And I sent her back to her mother. I have to find Henut before the soldiers get to her. Oh, Shadia. What have you done, little one? You cannot play games with the crocodile. Matko, ten klatkarz mnie aż boli. Moje konsolowe 30 FPS oko nawet łzawi teraz. Chyba nawet serio. Nie, nie jeden nie. To było w przenośni. Ściągałem wtedy i na 90% systemów wchodził bóg po 4 tagi. Jak mi się udało z fixem po secie był znowu. To byłeś wyjątkiem, bo wszystkim nim działał. W ogóle tak, przynajmniej do jakiego kompa masz, to wolałbym tylko asesyna jednego wiedzieć na PS4 Pro. Wiesz dlaczego ja też no... Dlaczego też ja mestu znowu mówię, no ja większość z gier będę chciał obgrywać na PS4, bo PS4 to jest naprawdę świetna konsola, stabilna i całkiem przyjemnie się nie gra. Za to na PC-cie chciałbym obgrywać FPS-y. Patrz, Batalion, tak, Batalion, BF, być może nawet Kodzik kiedyś. PC dla mnie to jest, czytaj, tylko i wyłącznie FPS, czy strategię. A tak to pewnie będę grał jedynie, tylko i wyłącznie na konsoli. O właśnie. Have you seen Henut? Is she here? The soldiers just came and took her to the lighthouse. Young Shadia too. 974-790. Something is wrong, isn't it? Bo to jak porażka, jak ten system działa. No to jest porażka, no. Damn all this! Henut and Shadia are at the lighthouse. I need to get there now. Nek, Nek! Domyślam się, że tu Nek to jest takie przekleństwo. Nazwijmy kogoś Nek. Od dzisiaj Wario nazywa się Nek. I lubisz gubić takie fajne biżuteriowe naszyjniki. Znaczy no tak, Batalion 44 dopóki będziesz żył. Czyli przez jakieś 10 dni? 2 miesiące? Myszko po Batalion na pierwszy. Dezen, czy ty słyszałeś co mówiłem? FPS-y tylko PC. Chyba, że to nie było do mnie, bo tak czytam wybiórczo. Ogólnie to Nier kiedyś sobie ogram. 64K z lepszymi teksturami. Wziął i umarł, he. I z Kalbogenem. No fajnie, miejscówka ogarnięta przy okazji. Okej. Okay. Nie jest zoptymalizowane dobrze i czasem ma swoje problemy.
Znaczy, jeśli wersja PC-towa, tak? Bo PS4 to z tego co czytałem jest bardzo dobrze zrobiona. Tylko z PC-tem jest wersja. Są właśnie te problemy techniczne. W sumie, co blokuje dewelopery, by wydać strategię na konsolę? Zastanawiające. Za 10 dni to jest major update do Quake Life. Ale jak komuś starczy się klatek Full HD, to nie będzie narzekał. A, dobra! Bo tam je było... Tam był jeden... Quarter one. Ja tam zobaczyłem Q i L małe. A to jednak było jeden. Jeszcze GFK jest stałe 60 FPS-ów chyba. Shadia. Shadia. Co, jak rozumiem, krokodyl załatwił jakiegoś dzieciaka, tak? Dobra, dobra. Przynajmniej tyle jest dobrze, że no moje oko przyzwyczaja się do tych 10 FPS-ów. Znaczy, może to nie tyle dobrze, no ale jakoś da się to przeżyć. O kurde, co tu się dzieje? Krokodyl jest dziwny. Ciekawi mnie, jak zrobili tą mapę na plaży Omaha. No, przekonamy się wkrótce. No nie, jakie smutne. Zabili dzieciaka. No cóż. Zdarza się. Ja zastanawiam się, dlaczego mi tutaj layout poszedł w dół. On powinien być troszkę wyżej. It is over. The crocodile has won. The ledger lost. My daughter. My Shadia. He has taken everything from us. He will pay for this. And all those who serve him. None of that will bring Shadia back. No. But at least you'll have the comfort of revenge. We both will. I hope so. I will do anything I can to help you, brother. Has he not been able to tell you anything?
Only that there were other men with the soldiers. Large, imposing warriors. One red-haired. Bandits? Soldiers? Huh. Widzicie? I Ludy znowu jest złym. I believe they were gladiators. From the arena in Crocodilopolis. Seems this... this monster uses fighters to do his bidding. I will find this monster, friend. He will die. Jakie smutne, o nie, o nie, o nie. Zadania. Dotrzyj do areny, no to dotrzymy do tej całej areny. Zdolności, tu się nic nie zmieniło. Oho, czyli lecimy do tej całej oazy, nowy teren. No to skoro tam lecimy, to przy okazji ogarnę ten znacznik po drodze. To jest niżej niż się spodziewałem. Dobra, jakoś ten procesor się widzę rozgrzewa i jest nieco płynniej, albo po prostu moje oko się już przyzwyczaiło do 10 FPS-ów. Nie wiem, czy powinno mnie to cieszyć, czy martwić. No dobra, płyniemy. Trzeba ubić krokodyla. To jest cała ta oaza. No widzę, że będę miał co robić na VOD offline. Sakara Nome trzeba ogarnąć. Fayum, oazę Fayum. A jest tych pytajników, o dziwo. Jest tych pytajników. Ale to już. To już na streamie offline. Kiedy jest tak 5 FPS-ów więcej. O! Ubisoft. Quality game, of course. Jezus, naprawdę. Tak ciężko jest dobrze zoptymalizować tytuł. The gladiatorial arena. So the crocodile recruits from this place for his personal army. I need to find out more about it. Are you the owner here? Yes, I am the owner, Felix Martialis. Who are you? Another rough-knuckle no-name seeking fame? I only want entry to the arena. I heard you have got a fighter worth watching. With red hair? Ah, you mean the Gallic brothers. You heard right. But let me save you some time, camel boy.
You cannot afford it. Now piss off before you scare away someone who can. Sir, this man wears a Magi badge. A Med what? I do not even care. Can you fight? You look the part, like a vicious, mangy dog. Nah. I have already got an Egyptian. A huntress from Siwa, who's worth three of you. She frequents the obelisk in the East End if you want an impromptu beating. It is the only way inside this arena. Fight in the streets, and the gladiator can bring you in. So, the Gallic brothers are involved in Shadia's murder. But why are they doing the crocodile's bidding? I need to get inside and learn more. The arena owner mentioned a C1 gladiator to the east at an obelisk. I wonder if I know her. Siwa is a small place. I should go and see. Ciekawe, kto to jest. Łowczyni. Czyli pewnie musi korzystać z łuku. Siwy. Ciekawe. Ciekawe, skąd ona pochodzi. Kim ona jest? Not to draw attention here. Hey, what? Say you keep it peaceful. Mine now. Ale tu nie powinno chodzić o to, że ja mam szukać w necie wszystkich fiksów, tylko dealowy ma spiąć do pojawy na jakiś produkt. Dokładnie tak. Jak tworzysz coś, to twórz to dobrze, a nie to, że ktoś ci to poprawi. Bo to jest po prostu brak szacunku do klienta. My tu dobrze mówimy o wszystko. O! Ubisoft. Ubisoft. Tryb fotograficzny. Ale produkt jest lepszy, dopóki się bawisz w fiksy czymś. There's the C1. Wait. That looks like... Wygląda jak model bez kurde tekstur. Szalmary... Nie, jeszcze raz. I teraz. A. Jeszcze raz, doczekaj, że szukam. I... Jest, ha. To jest zupełnie inna osoba. O, ciekawe. Myślałem o kimś innym. Bajek? My friend! My brother! Oh. Szama kumplu! Kumpelo. Oh, oh. Shit, it's good to see you! What are you doing in Fayum? Nigga. I heard this was a good place to prosper. Hmm? But I never expected to find you here, Ketsa.
What can I say? I heard the call of the arena! Can you believe it? I am a gladiator now. Huh? Even still in beta. But come, come. Let us talk. And drink. I'm telling you, Bayek, I am so close to my dream. If only I was given the chance, I know I could become champion. I mean wealth, luxury, fame. What more could a woman want? Huh? That's why I came to Fayum. To make a new life for myself and bury the past. But I was turned away from the arena doors. So you have finally given up trying to put the world to rights. Good. Such things are impossible. Felix is slow to trust outsiders, but do not worry. With my backing, we'll soon be fighting side by side. First, we drink, and in the morning we can go to the arena for the proper introductions. It's good to have you here, old friend. Ojej, ale ty wiesz, że on ma żonę? Nie, w sumie czego się spodziewać po osobie, która no przychodzi jazda chińskiej jogi i myśli, że istnieje taka komenda jak plan. Quality game. Dzieci ma. Ojo, ty się już lepiej nie odzywaj, okej? Okay. Ty się już lepiej nie odzywaj. A listonosza? Ma. Patrz, kurde, ptaszka ma. Ejo! Ujg noski ti pratim. To ładowanie trwają co pół godziny. This man to be my partner. As it happens, the Iberian was torn apart by lions yesterday. I may have an opening. And if Kenza vouches for you? You will need a title if you're going to team up, though. How about the Siwan Warriors? I think the Guardians of Siwa would be more fitting. Is that memorable enough for you? I have heard worse. Come inside. Nie no, Ubisoft, weź to zoptymalizuj. This is where combatants wait their turn on the cell. What you smell is sweat, blood, and not a little offal. If you are predisposed to shitting your armor, this is where... There is no pharaoh or god in the arena to protect you, Messiah. This is where you will probably die.
try to do it with drama. It pleases the crowd. On the off chance you live, you will be rewarded with glory and fame. And another chance to die. Such is the short but luminous life of a gladiator. All right, who do we have? Ah, there is Kalistos. Kalistos, he was my best fighter once, but age ruins us all. He's not much more than a bedpan now. He trains the novices. Is that armor from Ptolemy's army? Most of the fighters cannot afford their own armor. In any case, it is soon ruined. The army does not miss a few suits here and there, and it adds to the authenticity. Speaking of authenticity, in the arena, you use the weapons I give you. There are no exceptions. You already know Kenza, whose glowing but suspect recommendation brought you. Bayek! Crocodilopolis welcomes another champion! Or another bag of blood and shit. I want to see if he can fight. And who better to test him than the one who recommended him? What do you say? Ready to draw a sword, old Magi? Let's see if you have improved. I promise. Not bad, old man! How is that for all? Nick, you need more style and flash. But you have got a pleasing vicious streak for a sand. Okay, Kenza. You've got a new partner. We open the door soon. Be ready. These are the scraps that Felix wants to throw our way. Patrzcie, faktycznie, że ty typu. They make a poor meal, my brother. W sumie ciekawy byłby asasyn takiej oprawie nordyckiej. Na pewno lepiej niż taki egipski. Obstacle to glory. The Gallic brothers. I know who they are. Nie macie za dużo pów w ogóle? Dobra, bijemy się już, czy co? W sumie taka arena fajna sprawa. Are you? Everyone thinks they are ready till they get a fist in the face. I am starting you against a few novices. If you survive, we will talk about more. Two warriors against the odds. A nie, no tak się zastanawiam. Czy nie macie za dużo pów po prostu? Bogacze głupie. A jak macie za dużo, to wam posuję wszystkie odbiory. Daj zliczyć pów. Are they screaming for our blood or for theirs? Any blood will do. No such thing as innocent here. Do not stake your blade, brother. They certainly will not. Every man here knows the risks. You have taken to this new life easily. Can you see the look on their faces? Adore me, Bayek. The men, the women. I have everything I could want. They're off to a good start. These two sand bandits are tougher than they look. And what then? Then a whole new world of opportunity, my friend.
The best gladiators are sent on special missions and earn more coin than you can imagine. Then let us make sure they notice us. O, a, dziknął mnie. Ej, jaka jest maksymalna nagroda z maszyny? Kurde, sam nie wiem. Damsel Dustmite, you have a long way to go. It is a good start, but you are not contenders. You do not get to the Gallic Brothers by beating a few shit-stained novices. Though, to be honest, I hope you make it. I am weary of you nagging me. What do we need to do to face them? Gods and peace, not you too! Just concentrate on the next round. For annoying me, I am adding lions this time. They have not eaten for days. You are their dinner. Find me when you are ready. If what Kensa says is true, any of the gladiators could be working for the crocodile. There might be evidence here of the jobs the Gallic brothers did. Maybe even the identity of their patron. We are on our way, old friend. After all this time, I might finally get my shot at the Gallic Brothers. And it's thanks to you. I tak zginiesz pewnie. Like nothing more. What about these other contracts you mentioned earlier? Oh, the righteous Bayek is willing to dirty his hands. Times have changed, Seni. I suppose it is hard to be a Magi all the time. You will have to ask Felix about those. Quietly. The best way to reach the crocodile is to beat the Gallic Brothers. As if I needed more reason to slit the throats of Shadia's killers. O nie, wyszedłem, nie chciałem wychodzić. Myślałem, że to będzie jakaś interakcja, to jest wyjście, no i muszę wracać. O, Dezon przyszedł, wrócił. Przynajmniej loading screen jest jakoś tak płynny. Jakoś tak. Lodziskiem na jego tak. Jezus, powtarzasz co 5 minut tą kwestię. Ja tu zaraz zasnę. Dlatego konsole są lepsze. What Kensa says is true. Any of the gladiators could be working for the crocodile. There might be evidence here of the jobs the Gallic brothers did. Maybe even the identity of their patron. An impressive first outing, Siwan. I'm a little jealous. I need a faster way to make coin. I've heard fighters are offered work outside the arena. You're quick to learn secrets, my friend. We're not supposed to talk about it. But opportunities come along from time to time. I think I might have just proven myself worthy. Do you know who the contracts come from? There is a reason these people operate in shadow.
No one knows their identity. Take my advice. If you're lucky enough to be chosen, do what you are asked to, and be thankful for the money. Dobrze. So, you are feeling good, planning your ride to the top. Trust me, what we do, it's not noble. We are mercenaries, that's all. Odpowiada nawet na napowiedzieli sobie tych złych typów. Ale właśnie on chciał tych dobrych ponawalać, jako zły. My advice, refuse the offers. It's a slippery dune. I have seen good men die. Just fight and go home. Don't do the contracts. Any Sigiriet? We are on our way, old friend. After all this time, I might finally... Yeah, I would like nothing more. O tym to już gadaliśmy. Felix, I've heard some gladiators are chosen for extra work. You heard wrong. And if there was an arrangement, you would have much more to do to earn your way in. Your job, you upstart dog noble, is to fight. That is it. You earn your gold in the pit, or you do not earn it. Then that is what I will do. We are ready. Finally. They are asking about you too at the arena in Sari. Put on a good show and we all profit. Only when Felix can get them. They are much more expensive than men volunteering for an eating. There seems to be honor in killing animals. Kill or be eaten by it. It's caged. We will be fine. As long as we can free it. The Medjay and the slave girl are unstoppable. More ferocious than wild beasts. Lions were caged. There are no rules in the arena, Sani. Jak ja nienawidzę typów z tarczami. Da, wpuszczajcie te lwy. Długo będziemy jeszcze tak walczyć? Where is Kensa? Her talents were required elsewhere today. You are going to have to win this one alone. You will be fine. Another errand for the unknown patron. Fighters who ask too many questions do not survive. It is a dangerous job. Accidents happen. I am only keen to prove myself. Then win this match. You will get your chance against the brothers. Beat them, and you will be noticed. Is Kensa okay? Holy Anubis. I have to win this.
Spoko, wygierz, wygierz. O! Ale zrobili upgrade. Zrobili fajnie upgrade arena. O kurde. Patrz, lepiej. A, udało mi się. Ała. Przez chwilę miałem 45 FPS-ów. Czy teraz w tej grze możliwa jest płynność? Aha. Uga, może sobie tę platynkę nawet zarobić. I zdradzić wam coś? Osoby, które nie były na początku streama, a przywitało się na początku streama. Powiedziałem na początku streama, że nigdy platyny nie wbiję w Batmanie. Ale dotrzymał słowa, nie będzie po platynce w Batmanie. A to, że jej nigdy nie będzie, to jest swoją drogą. Tyle w temacie. Fałszywi widzowie. Has never looked brighter. Bike. This is the moment we've longed for. Our chance to seize the No taki demon to najgorsza, no to swoją drogą. Ja wyrobiłem tylko dwie platyny w ciągu całego życia. W Undertale i w Infamous Second Son. Batmany nigdy mnie tak nie interesowało, żeby poświęcać się, żeby platynę w nich bijać. No Arkham Knight jeszcze jest spoko, no ale nie. W LEGO? Nie. W żadnej grze. I want my top four fighters alive for rematches. Ty Femo, ty szanuj Undertale. All right, we will not kill them. But no promises about pain and humiliation. This is it, Bayek. Our big moment. They will build monuments and... Here are the contenders to the crown! The Guardians of Siwa! Undefeated! Unmatched! It's the Gallic Brothers! O, jaką ma fajną kostkę, też taką chcę. O kurde, silny. Oh.
No z nimi to będzie zabawa. Bez jaj. Ej, oni są silni. To już wiem na teraz. Ale kosy ma fajną, to przyznaję. Pintalat. Jakieś osiągnięcie zrobię. Fajnie. Żeby nam za fotki nie ma pudełka. To twoje pudełko. Nie wygląda w Photoshop. Adezal mówi, żeby nie ufać, co mówisz w sumyczkach. Pójdę, no ładnie kombinujesz, Uelio, tyle ci powiem. Ale ile w tym prawdy? The Gallic Brothers are defeated! You killed the child called Shadia! That is the least you deserve! We didn't kill her, I swear! We have done many terrible things, Siwan. But the murder of the child is not one of them! All hail the new champions! We were there! The guardians of Siwa! Captured the girl and take her to Berenike! To the crocodile! It was she who drowned the child, took a book from her, ordered a stone tied to her ankles, and pushed her in the water. There was nothing we could do. This is the real reason you came to me, isn't it? To uncover this patron, this crocodile. Bayek, why didn't you confide in me? Huh? I would have helped you. You're a mercenary, just now, like them. I couldn't take the chance. What fate awaits the fallen? No. Will it be life? Bayek. Or death? You know me better than... Death. Bayek, you have to know! By the way, dostałem do smetosowania jakiegoś MMO inspirowanego dziełem Tolkiena. Jest, już było tyle tych RPG-ów i MMO-sów w uniwersach, przynajmniej Middle Elfa, Śródziemia. Także no... No co zrobisz? Pewnie nie będzie nic nadzwyczajnego.
Tylko, że to nie jest uniwersum Śródziemia. Czegoś jeszcze innego Tolkiena. No to tym bardziej się nie przyjmie. I need to move quickly, or this monster will flee Memphis. We'll see what never know peace. I Jezu, przestań gadać o tym. Z tego co widzę, to jest bardzo wczesna faza rozwoju. Inspirowane. Cóż. She calls herself the sponsor of Fayum's prosperity and culture. And her influence is felt throughout the region. Her wealth comes from her estate north of the city, Kerkesucha Granary, the largest in all of Egypt. She has arranged a symposium with others of influence in Fayum. Every night, she retires to her villa, where she courts their favor with bribes and silvered words. Then that is where I will find her. Thank you for everything, my friend. What will you do now? I will retire to our family villa. I need a drink. Henut and I must mourn in peace. Farewell, Bayer. Zginiecie. Once you have done what you must, we would be glad to see you again. Gdzie jest ten cały krokodyl? Tutaj. O kurde, kawałek to jest. No dobra, koniku. Jedziemy płotka. Albo i nie jedziemy. To coś bezużyteczne. Mógłbyś zaśpiewać może jakąś szantę czy coś. A tak to płyniemy, tak po prostu płyniemy. Tak by powiedzieć, że jajko jest lepsze od buta. W sumie dobre porównanie. Znaczy, Femo zagramy w Shanti, ale po Salemach. Także już wiesz, kiedy będą Salemy. Jeśli już to wiesz, to wiesz, kiedy będzie Shanti. There is the granary Hotefle spoke of. The crocodile must be inside. Uhuhu. I to się nazywa dobre pozowisko. Kapitanów, jeden dowódca do ogarnięcia. Salem pewnie, że tak, dokładnie tak.
O kurde. To jest kapitan. Dobra, będzie ciężko w 5 klatkach na sekundę, ale dam radę. O, to był dowódca. Easy dowódca w takim razie. Kryszczalik. Kensa, is this the luxury you sought? To be a slave to an enemy of Egypt? No, not yet. Going to bed in this shit. Hey! Dobra, został mi jeszcze jeden kapitan, jeśli chodzi o ten teren, o, znaleziony. Także przynajmniej tego kapitana ogarnę i będzie jeden, tyle co jeden fort ogarnięty, co najważniejsze. Jeszcze kolego. Die at your hand. I do not want to kill you, Kensa. But look who you serve now. Shagira!
murdered by one of you. Shadia. Who? Shadia! She was the child you drowned! Like all of your kind, you fail to see what greatness lies in store for Egypt. Is that what you tell yourself? You do not remember those you killed. She was the child of Henut and Hotephres. Henut was a stubborn rock. That ledger would have meant the end to all our hopes. You destroyed families. I did what had to be done. I will destroy everything you stand for, Berenike! And I will destroy all others like you! But for now, all that matters is that you killed Shadia! And the last word you will remember is her name! Shadia! Okay. Okay. Hey, what? No, uciekła. Uciekła. Dobrze. Co jest? Powrót do przyszłości? Wake up! Layla, now! I need you! There's a man in the alleyway! Oh god! O, żegnałeś się, co się stało? Aya, what are you trying? Forget about Aya! Abstergo's here! They must have found out about... Oh shit! Fuck! Dee? They're here too! Okay, Layla, listen. I know you. And I know you'll find a way out of this. Co się stało? Czekaj, czy ona sobie zabija... Picked up that blade I found. Good. Well, they're definitely planning to kill me. You've been living in the mind of a trained assassin for the past however many hours, remember? So get ready to rock, Killer Queen. I'm ready, American woman. They're using bows, not guns. Why? Guess they don't consider you much of a threat. They're almost on me. Going dark. How's it going? Bad. No patrzcie. Ale ciekawy, ciekawy motyw. Dlaczego ich Abster w ogóle ściga? Czy nie współpracowali z nimi poniekąd? I tak po prostu sobie zabija. Nie strzelam, to jej pierwsze pewnie mordy, ale okej, okay, okej. Okay. Who cares? A tak nagle. If you're listening to this, you work for Abstergo and I'm dead. Do me a favor and make sure Sophia Ricky knows it. My dream was to work on the Animus project. Oh. I waited 12 years. Waiting got me nowhere. So I built an Animus that lets me access anyone's memories, even ancestors not my own.
I even witnessed the origins of the assassins. Artifacts, tombs that were supposed to be stuff of legends, I found them. By killing me, you've lost all this knowledge. I understand why you thought I had to die. But did you have to kill my best friend? What is she? Oh, Habibti, I should have listened to you. No ładne rzeczy. A teraz sobie popatrzmy na laptopie. Co tu mamy nowego? Empiryczna prawda, sapere. O, idę. Okej. Okay. Zapiski. Chyba, co tu mamy? Kleopatra wąska? Nie lubię jej. O, okej. Okay. Którzy gości nazywają swoim ogień zakonem? Czy można być jeszcze bardziej oczywistym? Chociaż trzeba się nad tym zastanowić. Ciebie, czy wciąż istnieje w obecnych czasach? Notka, to sam się nie sprawdzi to. Haha. A jajbek, to nie sądzę, by pogodzenie się z Ają było aż tak łatwe. Jak się bajki wygają się, to oczywiste, ale dzieje się to znacznie więcej. Rytuał wspiłem. Wiem, że czytam o tym oważeniu serca, Anubisie i Ducie. Bajek zbiera pióra senu. Chcę się znaleźć swoje własne grzechy. Notka, bo Altair oznacza orzeł. Ciekawe, czy to jakieś powinien zajęć, czy może już przesadzam. A więc dobrze, sam koniec cztery cele. Mogę nie lubić kobiety, ale niech ich szlak. To dreni zasługują na to, co ich czeka. To, co robią, znaczy co robili, coś pozwolenia, bla, tylko że bla. Chciałbym tylko spróbować pomóc ludziom, pracować coś przed tego, a potem D. Nie mogę teraz, nie mogę już przestać, muszę będzie... Okej, czyli teraz to jest po tym, co się teraz stało. Muszę szybko dotrzeć do końca tej historii. Jak Aftergo mnie złapie, wydarzą się następujące rzeczy. 1. Zamkną mnie za to, co wiem. Lub 2. Wmarzą mi mózg i zwolnią. Albo 3. Zabiją mnie. W obecnej chwili waham się pomiędzy 1 a 3. Póki co dowiedziałem się tak dużo, że mogę otworzyć swoje własne cholerne laboratorium. W życiu nie wypuściliby mnie z rąk. Muszę iść naprzód. Skupić się na tym, czego bla bla bla. Bajek wciąż nie... Gdy się kto tak naprawdę zamordował jego syna? Przecież no on sam zamordował swojego syna. Ale rozmontowuje zakon i dobrze, spojrzeli na sobie na to. Okej. Przez Bajek i Aja ratowali mnóstwo ludzi, niektórzy z nich chcą nawet pomóc w walce z zakonem. To mądry ruch oznacza, że wszyscy pracują razem, a nie każdy z osobna. Mam przeczucie, że wiele obsłonę przeze mnie rzeczy bliskich jest biecu. Ale my Joey byli sobie publiczny, jeszcze nie jestem pewien, gdzie to się wszystko łączy. Podejrzewam, że w tamtych czasach wystarczało. Wspólna sprawa, orzeł do wysłania wiadomości i już można było znęcać ewolucję. Szkoda, że... Ale ja jestem teraz za... Bla, wszyscy przyszali. Literówka. Unplayable. Pojostali. Dinie żyje. Skąd wiesz, że nie żyje? Przecież tam był odgłos paralizatora. Ale nie, załóżmy, że nie żyje. Moje wstępne jakieś produkty, coś tam. Dokumenty. Jakieś wydział badań historycznych, who cares, wydział kolejnych badań historycznych, jakieś badania medyczne, maszyny. Chociaż w sumie to chyba już widziałem wcześniej, ale to już rybka. Tak, wiecone. Ale mogliby zrobić wątek współczesny, tak jakby w trójce. Tam był chyba najlepiej zaprezentowany.
monster will flee Memphis. I wonder how Hotefres and Henut are. I should visit them. We'll see what never know peace. Jezus Maria, słyszeliśmy już w ciągu godziny to nie wiem ile razy. No i wszystkie cele to ogarnięte i domyślam się, że tak. Tu będą jakieś dwa cele i tu jeszcze jeden. Tak? Mam 30 poziom, tak? Wyposażenie. Znaczy wszystkie bionie, które już bym chciał, z których chciałbym już korzystać, już mam, więc to już rybka, co będzie dalej. Ale mam wymaksowany, tylko tutaj brakuje mi jednego kryształu. Ale to już będę na offline strumyczku. Offline VOD. I've killed all these naked Diadet. Volodorus must be told. To Heraklion. Prosperity for all? Pa! Dobra, gdzie są jeszcze dwa? Tu gdzieś pewnie, tak? Dobra. Jeden. Dobra, są dwa. Artefakcioki trzeba je zdobyć. Cicho, koniu. O, modele wciąż się nie ładują odpowiednio szybko. Mnie tu nie ma, ja tu jestem krzakiem. No. I ogarnięta lokacja. Dobra, z głównych zadań, no... Dobra, to zrobię w takim razie. Niższy level wymaga. Ale to jest aż tutaj. Zrobić jeszcze jedno zadanko nie zaszkodzi. Wszystkie cele wybite to przynajmniej tyle. Czemu nie?
Uuu, jest ich kilku. A dobra, nie chcę mi się z tym bawić. Ale fajnie, można walczyć na arenie jeszcze. Mamy 18 już, co? No dobrze. Godzin później. Halo. Chciałbym jeszcze to zdanko zrobić, zanim będzie Batman w Batmobilu. Need to move quickly, or this monster will flee Memphis. We'll see one never know peace. Jaki potwór, Jezu gościu. No fajnie, że mi przypominasz w ogóle. Mister Kowal. Jakieś pieniążki wpadną przynajmniej. Masz jakieś fajne bronie, czy nie masz nic lepszego, co by było od mojego? Tu mam pełno, mogę co najwyżej sobie polepszać to, co teraz korzystam. A że jestem bogaty, to tego nie korzystam, więc tego nie ulepszam, ale łuk tak, już tak. No i tarcza. Strata pieniędzy? Owszem. Have you heard the story of courageous Captain Foxidas? You said goddess of Siwa. What was her name? Which battle are you talking about? You have not heard? Oh, my friend, then you are in for a treat. Let me tell you how it happened. Legend has it, the noble Greek captain and the Egyptian goddess sailed from Alexandria's Golden Coast in search of the feared Gabiniani fleet, with only their sturdy trireme and loyal crew against the Gabiniani's fabled warships. Floating mountains, carrying 10,000 men, bristling with oars and fire. Where are these mongrel Gabiniani? My informant assured me they would pass here. A throttle is scrawny neck if he told me wrong. Who are the Gabiniani? Where do they come from? Exiles of Rome who took Egypt as their home. Traitorous rats, everyone. With the discipline of Rome, and the ruthlessness of Ptolemy. Worthy opponents for the likes of us. Well, we have to stop them before they can join Ptolemy's fleet. You'll find them, Aya. Ascend into ruin. Not one of the salt-soaked hull rats. There! Is that their whole fleet? Poseidon's peace, no, woman. That's only part of their full strength. The lesser part of my looks. Triremes only. There's no sign of their damned octarine. This works in our favor. We can work them down, ship by ship.
Strike oars and ready your bows! We attack! Give no quarter, men! These devils will give us none! We have a hot heading! How will we face it? Show no fear, Demastes! They've not met our kind before! The bloated barge will save them! Okay, easy peasy. The Labiniani were vanquished. All 20 mountainous warships lay in Poseidon's light. Ktoś z ZG lubi grać w gry pokoju Anno. Ja kiedyś grałem gry w pokoju Anno, ale nie jakoś nigdy dłużej. 20 warships? Pompey himself would not claim so many. You must not doubt me. I was told it by someone who saw it happen. Captain, we bested them. The Gabiniani are finished. Don't be hasty, boy. My spies gave me a greater number than that. They must have split their fleet. We should head east. Straight into the jaws of the crocodile, if your spies tell the truth. What of it? I've wrestled more fearsome beasts. And none were a match for our captain. Your bravado will be your undoing, captain, and ours. To jest mewy, czy co? Tak, to są ptaszki jakieś. As if rising from the very depths of the underworld, a second bristling wall of hulls appeared. This time, an unbelievable 40 Gabiniani death ships faced our lone heroes. Then another ship rose behind the fleet, the size of which has never been seen before. Zielony ogień. Warriors crowded its massive decks, smashing sword and spear against brazen shield. This may have been the largest fleet ever to sail the Mediterranean. Silence! Fell like fog. Suddenly, 100 balls of fire leapt up from the Gabiniani decks and bored up. With a spring from the fog, it is like a nightmare. Ah! Don't let their tricks trouble the masters. It's a ruse to shake our nerves. We gain nothing by it. And the flames! The fire is intense! Hatsidas! This weapon could really help our cause. I might know someone who knows something. We could make it happen. Let's go! Are coming? Keep inside the range of the catapults! And the day is ours! Let us finish this! Speed! Fire! Fire! Hey!
fights were spectacular. They fought like gods. But it was all to no avail. Yet, more ships appeared. A vast, burning armada of war bore down upon them, as if sent from Mars himself. The crew... O kurde! ...but were borne up again by the wild, thunderous cries of their fearless captain. And... Yet more ships from the east! It is false! This must be the fault down to these bastards! There! Gods and beasts! This is it, Slaggers! We win, or we die! Ah, la, la! Prepare to evade! Aya! The Mastiffs! Slaggers all, listen to me! Crime will break their pens, writing on this day! On this blood-smeared ocean! Zaczynam dochodzić do... ...to the underworld! Let's see them tell that story! Zaczynam dochodzić do wniosku, że tej walki się po prostu nie da wygrać. Jej! A jednak się da to wygrać. La 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 la. La 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 la. Na jaja Hades. Warto sobie to zapamiętać. Na jaja Hadesa. To ten World of Warship, to ja nawet nie wiem. Ja też nie wiem. Dojne krowy. So Foxidas and the goddess sailed into legend over the backs of 10 times 10,000 drowned Gabiniani. I tell you, I weep just to tell of it. And they say, if you whisper a prayer into a wave or a fold of the sea, you can hear their war cry answer back. Alala! Alala! And that is how it happened. To a word. What a tale. The goddess' name was Aya, and a goddess she truly is. That may be the only honest part of the story. What is truth? All is permitted in the realm of greatness. One must believe in the act of creation, or else they will join the Gabiniani. You are Gabiniani. A fine storyteller, Seni. Though, I cannot tell if you are playing a game with me, or telling a story. They are one and the same, my friend. Married to each other, like the oceans and the rain. Alala. 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 You see it now. Alala. You see, one never know peace. Jezus, już tyle razy to słyszałem. To learn if there is any truth to this letter. Już tyle razy to słyszałem, dajcie spokój. Tekstik. No i co? Zrobiłem fabularkę, zostało mi tylko jeszcze jedno do zrobienia. No i poboczniaki, ale poboczniaki to już na VOD offline. Dwa punkty zdolności.
O kurde, aż tutaj, w tym Heraklonie całym. Od 30 leveli to jest. Dobra, dobra, to rybka, nie będę się tym zajmował. Zrobię teraz na sam koniec jeszcze tego pytajniczka. I tyle mnie widzieli. O kurde. Debil. Wiecie co? Navy Seals. Co tu mamy? Jakiś epicki mieczyk. No i dobra, tyle mnie widzieli. Następne co będzie, to będzie VOD offline, ale to już swoją drogą innym razem. O! 1499 zabójstw mam na liczniku. Jeszcze jedno bym zrobił i miałbym ładną liczbę. Bardzo ładną. Dobra, także na...